Kadawry. Dzisiaj będzie o gitarze metalowej w studiu. Jest to temat tak już wyczerpany na wszelkich możliwych forach i YouTubie, że w zasadzie nie wiem, co nowego mógłbym wymyśleć. W każdym razie jest mało na ten temat w polskim internecie i mało po polsku. I spróbuję tą lukę jakoś tam zapełnić. Jest tyle technik, tyle sposobów, tyle pomysłów na brzmienie. Właściwie brzmienie tej gitary niekiedy kreowało całe gatunki muzyczne, bo jeśli mówimy o muzyce gitarowej, mocnej muzyce gitarowej, to mówiono nawet o brzmieniu z takiego czy innego zakątka świata. Trochę się bałem ten temat poruszać, bo budzi on dużo kontrowersji, bo pomysłów na brzmienie, na gitarę w ogóle jest tak dużo, że jedni uważają pewne pomysły za ewidentnie błąd, inni z kolei widzą w tym walor. Już na wstępie mogę powiedzieć na przykład stary patent z wpięciem w stół bezpośrednio zwykłej kostki Metal Zone, która po prostu robi tylko i wyłącznie siarę. W pewnych gatunkach, w pewnych sytuacjach jest uważany za walor. Kiedyś, ileś lat temu, jakiś tam Norwek, jakiś black metalowiec tak zrobił i do dzisiaj kapele grające w tym nurcie czasem jakby z takiego, nie wiem, ukłonu dla tradycji czasami robią takie myki, gdzieś tam smaczki wrzucają grane tylko i wyłącznie na tej kostce i w normalnym pojmowaniu realizacji dźwięku jest ewidentny błąd jak najbardziej, to po prostu nie brzmi, ale w tym gatunku akurat jest to uważane za pewnego rodzaju taki, mówię, ukłon dla tradycji gatunku, więc nie jest to uważane za błąd. I zawsze myśląc o brzmieniu gitary, o tym, co z nią robimy, jak ją ustawiamy, trzeba mieć ten kontekst. Trzeba próbować jakoś na tą gitarę patrzeć pod kątem tego, co w zasadzie nagrywamy, jaką muzykę nagrywamy. Zaczynając pracę z brzmieniem gitary, z dźwiękiem, trzeba się zastanowić, co właściwie się chce osiągnąć. I to jest praca przed wejściem do studia. I tutaj uczulam wszystkich młodych, zwłaszcza adeptów muzyki, żebyście się zastanowili nad tym, z czym wy właściwie do tego studia przychodzicie. Bo czasem dochodzi do kuriozalnych sytuacji, gdzie macie sprzęt kompletnie nieadekwatny do soundu, który chcielibyście uzyskać. Najprostszym rozwiązaniem jest podpatrywanie swoich idoli i patrzenie na czym oni grają. Jeżeli ich sound wam odpowiada, to patrzcie, czego używają. Oczywiście wiąże się z tym pewna pułapka, bo życie i studio i sound to jest jedna rzecz, a kontrakty endorserskie to druga i bądźcie absolutnie pewni, że ci muzycy na pewno używają danego sprzętu, a nie tylko stoją z tym sprzętem na zdjęciach, bo mają kontrakt z taką czy inną firmą. Jeżeli wiemy już, jakie są nasze oczekiwania co do brzmienia, to już wiemy bardzo dużo, bo zdejmujemy z pana realizatora, który w polskich realiach niestety jest też producentem bardzo często. I ja też mam dużo sytuacji, gdzie to ja ustawiam sound, pod siebie go ustawiam. Oczywiście mam na uwadze muzykę, jaką gra dany zespół, ale jakby dużo z tego soundu, z tego brzmienia wynika ode mnie. I ja nie czuję się komfortowo w tej sytuacji, bo oczywiście gdzieś na tyle, na ile jestem pomóc danemu zespołowi osiągnąć jakieś tam cele, to nie powinno tak być, że to ja jakby stanowię o tym, jak ten zespół zabrzmi. Dla mnie najbardziej komfortową sytuacją jest taka, kiedy zespół przynosi własny, dobry sprzęt i ma pomysł na to, jak ten sprzęt użyć. Bo praca w studiu to nie jest nigdy tylko i wyłącznie moja praca, albo tylko i wyłącznie zespołu praca. To jest praca zbiorowa i opinie typu, że akustyk zniweczył starania zespołu, lub na odwrót, że zespół był tak zły, że akustyk nie był w stanie go ustawić, to są po prostu bzdury. Dotąd się kręci, dotąd się ustawia, dotąd się szuka różnych rozwiązań, aż jest dobrze. I to nie podlega dyskusji i jeżeli ktoś próbuje wmawiać wam, albo nie wiem, myśleć inaczej, to jest po prostu w błędzie. Okej. Za mną widać część naszego sprzętu studyjnego. Część z tego sprzętu to jest sprzęt zespołu Impervious, który przyjechał do mnie z Tarnobrzega i który będziemy nagrywać.
będziemy dobierać sobie, ja to nazywam małżeństwo, będziemy dobierać sobie head do paczki i do gitary. Mamy kilka gitar do wyboru, mamy kilka headów do wyboru, mamy kilka paczek do wyboru. I to nie jest tak, że super głowa za miliony i super paczka za miliony i super gitara za miliony, one razem zagrają. Tak niestety nie jest, z wielu względów. I po prostu trzeba znaleźć ten konsensus, trzeba znaleźć głowę, trzeba znaleźć paczkę, które razem zagrają najlepiej, trzeba do tego dobrać gitary, która z tym zestawem zagra najlepiej i dopiero wtedy można kombinować, kreować brzmienie, czyli pójść krok dalej, czyli zacząć mikrofonowanie, szukanie tego soundu w taki sposób, aby to, co tutaj słyszymy, przenieść na grunt monitorów studyjnych, czyli potem finalnie głośników naszych tam fanów, powiedzmy. Jeżeli mamy już wybrane nasze małżeństwo, czyli wiemy, na jakiej gitarze będziemy nagrywać, wiemy, jaki to będzie head, jaki to będzie, jaka to będzie paczka. Zaczynamy się bawić w kolejną rzecz, mianowicie wybór mikrofonów. No, tutaj oczywiście też jest nieskończona wręcz możliwość. To nie jest powiedziane, że na tym przynajmniej mikrofonie trzeba nagrywać. Aczkolwiek są pewne standardy, które no, nie ma co wykopywać otwartych drzwi i stosuje się te mikrofony z powodzeniem w wielu sytuacjach i brzmią po prostu świetnie i są to urządzenia pod tytułem zapinasz i grasz, tak? Do takich mikrofonów na pewno należy mikrofon firmy Royer. Jest to model, nie wiem czy widać, jest to model R121. Jest to chyba no, najlepszy no, mikrofon do nagrywania gitar. No, jest to najbardziej pożądany mikrofon, jeśli chodzi o muzykę, nie tyle metalową, co w ogóle o gitarę. No. Ja sobie nie wyobrażam brzmienia mojej gitary bez tego mikrofonu po prostu. No. On właściwie często w miksie zostaje sam i to jest tyle. Jest to mikrofon wstęgowy, niesie ją górą. Ma dokładnie to, czego oczekujemy od gitary. Kolejnym mikrofonem jest to klasyk. Jest to SM57 Shure. Jest to koń pociągowy każdego studia właściwie. Nie jest to mikrofon drogi, wielu ma do niego żal o jakieś tam podbijanie niechcianych pasm wysokiej średnicy. Jakoś tak jest, że wszyscy inni producenci sprzętu, którzy robią mikrofony w swoich notkach promocyjnych, bardzo często porównują swoje produkty, które chwalą pod niebiosa, właśnie z tym mikrofonem. No i z czegoś to wynika. Jest to standard i to jest bezdyskusyjne. Jest to mikrofon, który musi się znaleźć w każdym studiu i który, mimo że nie jest ideałem, robi świetną robotę i może na nim określić świetny sound. Kolega tutaj ze studia, Arek Malczewski, Malta, potrafi na tym mikrofonie jednym zrobić mega sound. Nikt nie wie, jak on to robi, on sam nie wie, jak on to robi. Działa. Mówiąc o mikrofonach podobnych, jest to Audix I5. Też go używam na gitarze. No jest to taka trochę odpowiedź Audixa na SM57. Jest on dedykowany do werbla i do gitary właśnie. No ja wolę SM57 w każdym razie. Tyle. Kolejnym mikrofonem, który można użyć, to już jest taka jako ciekawostka. Na przykład jest to mikrofon SM7B. Ma taką fajną gąbeczkę. Jest to mikrofon zrobiony do wokalu stricte. Przy gitarze robi bardzo dobrze. Ale to już mówię jako ciekawostkę. I zupełnie z innej bajki, mikrofon Oktawa, to jest Oktawa ML19 z 1978 roku. Jeszcze tu jest cepem pogania, nie wiem czy będzie widać. Mikrofon wstęgowy i pokazuję go dlatego, że okej, mamy tutaj standardowe mikrofony, które mniej więcej wiemy jak brzmią, które brzmią po prostu dobrze. Ale czasem od brzmienia wymagamy nie tego, żeby brzmiał dany muzyk tam, czy dana kapela dobrze, tylko żeby brzmiał ciekawie. I też zachęcam do stosowania niestandardowych rozwiązań, niestandardowych nie tyle głupich, co ciekawych. W sensie takim, żeby wasze nagrania nie były takie same po prostu. Ja bardzo często i chętnie zmieniam konfigurację przy nagraniach, tylko po to, żeby rozwijać się, wymagać czegoś od siebie i żeby ten brzmienie się zmieniało. I niewykluczone, że użyję starej Oktawy, która brzmi sama z siebie beznadziejnie, ale z innymi źródłami daje coś, czego nie jestem w stanie uzyskać w inny sposób. Istotna rzecz, o której też wielu ludzi nie tyle nie pamięta, co jakoś jest to pomijalne,
notoryczne jest dla mnie, czego nie rozumiem, podpinanie na przykład paczek z headami, kablami gitarowymi. Ludzie, ważną rzeczą jest, żeby używać dobrych kabli. To jest podstawa waszego brzmienia. Teoria taka stara, tu 5%, tam 5%. Jeżeli tu 5% będzie lepiej, kolejny etap będzie 5% lepiej i jeszcze kolejny, to finalnie w całym łańcuchu zdarzeń, które się tutaj dzieją, wasze nagranie w paczkach będzie lepsze o, nie wiem, 50%, aniżeli kogoś, kto o takie rzeczy nie zadbał. To są detale, to są szczegóły, to jest bardzo ważna rzecz. Kable. Ja używam kabli, pozdrawiam Tobiasz, Hesu, wszyscy widzą, no, to jest, jak to się nazywa, product placement, czy jakoś tak. W każdym razie, dobrych kabli się używa, bo co z tego, że będziecie mieli świetne heady, świetne paczki, jak połączycie ich jakimś beznadziejnym drutem, który zabierze wam cały czar, całą magię z tego brzmienia. Pamiętajcie o dobrych kablach. Jak teraz nagłośnić naszą gitarę? Generalnie chodzi o to, że głośnik najjaśniej brzmi na środku. Im bardziej będziemy go oddalać w bok, tym to brzmienie będzie ciemniejsze. I teraz od naszego gustu, od naszych oczekiwań zależy, jak to brzmienie będzie, tak? Polecam książkę Altona Everesta, Master Handbook of Acoustic, bodajże nie pamiętam tytułu. Tam autor pisze, że najlepsze efekty brzmieniowe można uzyskać na spotkaniu się kopułki z resztą membrany. I sprawdza się to w 100%. Przynajmniej u mnie i też widziałem w wielu materiałach, w wielu wywiadach i też wielu znanych akustyków, inżynierów dźwięku robi to właśnie w ten sposób, że stara się wcelować mikrofonem na spotkanie się tutaj kopułki z membraną. Ja zawsze stosuję taki patent, że nagłaśniam jeden głośnik, tylko i wyłącznie. Robię to z tego względu, że w zależności od jakości paczki, oczywiście w droższych paczkach jest to bardziej dopracowana sprawa, w gorszej jakości paczkach jest to wręcz zaniedbane. O co chodzi? Generalnie jak wzmacniacz generuje prąd, te paczki nam pracują, to chodzi o to, żeby wszystkie głośniki pracowały w tym samym czasie w tą samą stronę. Zdarza się w tanich chińskich jakichś takich wynalazkach, że na przykład jakiś tam ktoś źle polutował kable, odwrócił te kable, i ten głośnik pracuje do przodu, a ten w tym samym czasie pracuje do tyłu. I wtedy jak tu przyłożę mikrofon i tu przyłożę mikrofon, to będą nam się odwracały fazy. Wszystko po prostu da w łeb, to jest bez sensu kompletnie. Jeszcze zanim jakąś paczkę nagłośnię, pierw przy włączonym piecu i gdy gra gitarzysta, słucham każdego z poszczególnych głośników, który wydaje mi się, że gra najlepiej. To są oczywiście niuanse, to jest na granicy percepcji, ale jest człowiek w stanie ocenić, które mu się bardziej podoba, które mniej. Nawet jeżeli jest to sugestia, to się wybiera ten, który lepiej brzmi, tak? Umówmy się, że wybrałem ten głośnik i używam dwóch mikrofonów. Z reguły jest tak, że Royera ustawiam w odległości 10 do 15 cm od paczki. Chodzi o to, że to jest mikrofon wstęgowy i on jest bardzo delikatny na podmuchy, że mikrofon można postawić nie pionowo, czyli równolegle do głośnika, tylko pod lekkim kątem i ten dźwięk wtedy nie uderza bezpośrednio w naszą wstęgę, która jest pionowa w tym mikrofonie, tylko uderza pod kątem. Ona wtedy jest więcej w stanie wytrzymać. Z reguły jest tak, że ustawiam Royera raczej na środku albo minimalnie w bok, bo jest to dość ciemny mikrofon tak naprawdę. Wstęgi nie są jasne, za co właściwie cenimy. Ustawiam albo na środku, albo leciutko w bok, właśnie na spotkaniu się kopułki z resztą głośnika i dokręcam do niego drugi mikrofon. Szukam tego miejsca, żeby oba mikrofony zagrały razem. Teraz kolejna bardzo ważna rzecz. Trzeba być świadomym swojego sprzętu, tak? Chodzi o to, że budowa tego mikrofonu, tej kopułki, ona jest mniej więcej tej wysokości. Ale istotne jest dla mnie, gdzie w środku fizycznie znajduje się membrana mikrofonu, tak? W sensie ona nie jest w tym miejscu. Tu jest jego obudowa, żeby się go nie rozwaliło, tak? Ona gdzieś jest tutaj, w środku. I teraz jak przykładamy mikrofony, to trzeba sobie wymierzyć, gdzie jesteśmy, oczywiście od źródła dźwięku, ale też między nimi. Chodzi cały czas o przesunięcia fazowe. Są to dwa źródła dźwięku, dwa różne źródła dźwięku, które trafią być może na różne preampy. I chodzi o to, żeby czas między
uderzeniem dźwięku, tą falą powietrza, tego dźwięku w mikrofony do rejestracji na komputerze, żeby te czasy były możliwe jak najbliższe sobie, żeby te fazowe nasze tutaj różnice nie były na tyle duże, żeby nam się ten po prostu dźwięk nie rozmył, nie rozwalił. Tutaj mamy kolumnę firmy Ashdown i oczywiście gdzieś tam widać te głośniki, ale no tak trzeba się trochę domyślać, gdzie co jest. Dlatego też ja bardzo często, no teraz nie mam jej przy sobie oczywiście, jak na złość, ale bardzo często przykładam latarkę. No nie wiem, czy coś będzie widać. W każdym razie dobrze jest poświecić sobie latarką w siatkę i znaleźć dokładnie, gdzie jest środek głośnika i gdzie kopułka spotyka się z resztą tego głośnika. Jest to bardzo pomocne, latarka w studiu jest to naprawdę bardzo pożyteczna rzecz, polecam. Kolejna opcja, a propos grillów i różnych paczków z paczkami, tu mam akurat paczkę firmy Koch Make i mamy dostęp do głośników. Jak będziecie sobie robić paczki, to zadbajcie o to, jest to bardzo fajna rzecz, bardzo się przydaje w studiu. Kolejna rzecz w studio jest to moc i generalnie ja nagrywam gitary dość cicho, wręcz bardzo cicho. Chodzi o to, że jak damy kolumnie za dużą moc, to membrany w pewnym momencie tracą swoją sztywność i zaczynają się cuda, generalnie są problemy z fazami, są jakieś przydudnienia, stukania, paczka się zapycha, niskie składowe pasma, wszystkie basy zaczynają ją zapychać i nie mamy takiego sprężystego, fajnego brzmienia z atakiem, tylko robi nam się z tego jakaś jedna wielka buła. No i teraz to jest kompromis między właśnie wytrzymałością a mocą paczki, między wytrzymałością mikrofonu, bo one też nie są w stanie przenieść nie wiadomo jakich, jak głośnych sygnałów, a mocą wzmacniacza. Chodzi o to, że lampowe wzmacniacze, żeby fajnie zagrały, trzeba dość mocno rozkręcić. I teraz jest kwestia, jak to pogodzić. Pewnie nieraz widzieliście w różnych studiach paczki 2x12 albo 1x12, na których ludzie nagrywają i jakoś to działa, tak? I to fajnie brzmi. Nierzadko jest tak, że używa się tutaj leadboxów, czy jak on to zwał. To jest takie urządzenie, które się zapina między piecem a paczką. Wchodzimy sobie tutaj bezpośrednio kabelkiem paczkowym w to urządzenie i wypuszczamy z tego urządzenia dalej na paczkę sygnał ze wzmacniacza. Część mocy, jaką daje nam wzmacniacz, pochłania to urządzenie i zamienia w ciepło. Dzięki temu możemy wzmacniacz rozkręcić dość mocno, a paczka nam nie wariuje. Paczka nadal zachowuje swoją sztywność i odpowiada nam w taki sposób, jaki byśmy chcieli. Nie jest głośno, mikrofony pracują poprawnie, wszystko się zgadza. Idąc dalej, jeśli chodzi o brzmienie, powiedzmy, mamy już wybrane paczki, heady, wszystko po kolei. Jesteśmy zadowoleni z tego brzmienia. Możemy zacząć się bawić w coś, co ja najbardziej lubię, jeśli chodzi o nagrywanie gitar, o szukanie brzmienia już stricte nie poprawnego, tylko szukanie brzmienia ciekawego, nietuzinkowego, które będzie w jakiś tam sposób indywidualne. I zaczyna się zabawa z kostkami. Tutaj też oczywiście ukłon dla gitarzystów. Tego sprzętu jest tona po prostu i tyle jest pomysłów ilu gitarzystów na wykorzystanie tych urządzeń. Ja akurat w studiu mam dwie kostki, które bardzo lubię. Jest to Hell Drive, którego używam z powodzeniem. Świetna firma, robi cuda. I od razu powiem, najczęściej i najlepiej mi ten preamp działa, tak ta kostka wpięty nie w input we wzmacniaczu, tylko w powrót pętli efektów wzmacniacza. Czyli wpinam się bezpośrednio w kostkę i z kostki wychodzę sobie na powrót pętli efektów. Przez to omijam całą korekcję i cały preamp przed wzmacniaczem. On właściwie nie gra, jest nieużywany. Gałki nie reagują. Jest absolutnie cała ta sekcja wyłączona. Czyli niejako używam tego jako przedwzmacniacza i końcówki mocy ze wzmacniacza. Pokazuję na tym wzmacniacza, a to się tyczy do wszystkich wzmacniaczy. Daje to świetne efekty, naprawdę. Drugą kostką, jaką mam, to jest firma BB+, czy kostka BB+, firmy Xotic.
paleta możliwości, paleta brzmień. No, w dalszej części być może użyjemy jednej albo drugiej, wtedy będziecie mogli usłyszeć różnicę w brzmieniu. Dobra, powiedzmy, że to jest zestaw, któryśmy wybrali i on nam się najbardziej podoba. Mamy mikrofony. Zaczynamy od Royera. I teraz, jak jest myk? Z reguły proszę albo muzyka, albo kogoś do pomocy, kto jest na miejscu. I wpuszczam go tutaj do sali, gdzie nagrywam gitarę. Wiadomo, że my siedzimy w reżyserce, nie jesteśmy bezpośrednio tutaj narażeni na ten cały hałas. Wpuszczam tutaj człowieka, wysyłam mu odsłuch od siebie. On ma na głowie słuchawki. I jest tam też ze mną gitarzysta, który gra na gitarze. On gra cały czas. Ja siedzę przy konsolecie, wpatruję się w te moje tam mierniczki i słucham brzmienia gitary. Uwaga, tylko w jednym kanale. Panorama w lewo lub w prawo, w zależności jak tam sobie chcecie. Nie w stereo. Chodzi o to, żeby ten sound dolatywał mi z jednego głośnika, a nie z dwóch. Nie był z dwóch kolumn oddzielnie, tylko żeby był z jednego źródła dźwięku. Pan gra na gitarze, gitarzysta. Osoba tutaj w środku siedzi sobie, bierze mikrofon i proszę ją z reguły o to, żeby tym mikrofonem wykonywała jakieś takie ruchy. Gitarzysta gra cały czas. Ja siedzę przy konsolecie. Nagle, gdy usłyszę tam, że na monitorach mi się podoba, bo tutaj to jest jedno, ale tam, to jest, tam ma działać, tam ma to brzmieć wszystko. Jeżeli powiem stop, pan nieruchomieje, w zależności od tego, jak mikrofon ustawiał, mikrofon zostaje na swoim miejscu. Proszę go o wzięcie drugiego mikrofonu. Bierze drugi mikrofon i cała procedura się powtarza. Ten mikrofon już jest włączony, już go słyszę. Ten mikrofon dokręcam do tego pierwszego. Dzięki temu słyszę, czy fazowo mi się zgadzają. I oczywiście potem ja to koryguję, to o czym mówiłem wcześniej, że nie może być tak, że mam je kompletnie w jakichś bzdurnych miejscach. Nie może być tak, że to gdzieś stoi tutaj. Różnie bywa oczywiście. W tym patencie też jest to dobre, że ja nie sugeruję się tym, że widzę co robię. Ja po prostu słucham i polegam tylko i wyłącznie na moim słuchu, tak? I czasami no, dochodzi do jakichś kuriozalnych, bardzo dziwnych ustawień mikrofonów, ale jeżeli to działa, no to dlaczego tego nie zrobić w ten sposób? Kolejnym patentem, o którym słyszałem, którego jeszcze nie stosowałem, przykładowo, mamy ustawione mikrofony, one nam bardzo fajnie, ciekawie grają. Są względem siebie ustawione fazowo też bardzo dobrze. Kolejny myk to jest patent taki, że jak one już stoją sobie, a paczkę mamy na jakimś wózku lub kółkach, możemy ruszać całą paczką. I mamy pewność, że te mikrofony są ustawione dobrze. I ruszając całą paczką, możemy znaleźć też bardzo ciekawe brzmienie. Właśnie skończyliśmy rejestrację gitar po mojej lewej stronie w wyniku konkursu brzmieniowego Angle Road. Po prawej stronie 5150. Angle jest spięty z paczką Crank, która koniec końców ma dziwny świst, ale jakoś ten świst się sprawdził. Po mojej prawej stronie 5150 i paczka Ashdown. Jest to zestaw, na którym już od jakiegoś czasu nagrywam i często się sprawdza ta konfiguracja. Zestaw Angle i Crank gra mocnym crunchem. To nawet nie jest overdrive, to jest crunch. Chodzi o to, żeby zachować jak najwięcej harmonicznych. P-Wave 5150 ma trochę więcej siary i będzie tylko domiksowany delikatnie do Angla. Przy kranku stoją dwa mikrofony, jest to wstęgowy Royer i dynamiczny SM57. Royer jest bezpośrednio skierowany w środek głośnika pod lekkim kątem. W tym miejscu jest najjaśniejsze brzmienie, jeśli chodzi o ten głośnik. Royer z racji swojego charakteru, swojej wstęgowości jest dość ciemny, to się ładnie rekompensuje i mam bardzo fajne, klarowne brzmienie właśnie w tym miejscu. Obok niego stoi SM57, jest on pod kątem, dość daleko od kopułki. Chodzi o to, że sam z siebie SM jest jasny i nie ma potrzeby kierować go centralnie w środek głośnika. Te dwa mikrofony to moje bazowe brzmienie. Do niego dokręcą będę drugi wzmacniacz, czyli wzmacniacz P-Wave 5750. I jesteśmy przy P-Wave'ku. Mamy tutaj dwa mikrofony, jest to dynamiczny SM57 i Audix i5.
SM57 skierowany jest na spotkanie kopułki z resztą głośnika. Audix jest skierowany trochę dalej od kopułki. Z SM-a mam te takie szpilkowate, charakterystyczne SM-owe brzmienie. Z Audixa wziąłem więcej takiego błota, mułu. Wynika to z charakteru brzmienia, które chcieliśmy osiągnąć. Przypominam, że nagrywamy black death metal. No, jest to tak dość na granicy. Jedna rzecz. Jak widać, tutaj nic nie wchodzi w preamp wzmacniacza. Bezpośrednio z gitary wchodzę w kostkę Hell Drive. Z kostki wychodzę na powrót pętli efektów wzmacniacza. Teraz w kwestii nagrywania. To nie jest tak, że nagrywam dwa wzmacniacza na raz, tylko pierw nagrywam jeden wzmacniacz, a potem nagrywam drugi wzmacniacz. Chodzi o to, żeby mieć dwa zagrania. Chodzi też o to, że jak gitarzysta raz się pomyli w jakimś motywie, nie dociągnie jakiegoś dźwięku, to drugi wzmacniacz w tym samym momencie ten dźwięk dociągnie. I jest to taki stary patent właśnie, że te zagrania się fajnie wyrównują i nie ma tyle męki z edycją tego wszystkiego. O ilości źródeł, ilości mikrofonów będę decydował potem. Na razie mam wyjściowe brzmienie, które zadowala mnie, ale mówię, w momencie, gdy będę dokręcał już wszystko, może się okazać, że niektóre źródła będą zbyteczne albo nie będą wnosiły na tyle dużo do mojego nagrania, do mojego miksu, żeby ich używać. I to też jest kolejna zasada. Im mniej źródeł, tym lepiej. Generalnie chodzi znowuż o te fazy, żeby się nam nie znosiły, żeby po prostu nie było za dużo tego wszystkiego, bo oprócz gitary, wiadomo, trzeba jeszcze tam upchnąć i bas, i inne instrumenty. Jesteśmy w naszej sesji. Tutaj mamy trzy źródła, które zostały. Wszystko wychodzi na główną szynę w mikserze. Nie ma żadnych busów zapiętych między źródłami a głównym wyjściem. Tu mam zapięte jakieś equalizery, na razie są wyłączone. I teraz tak, tu jest angle i mikrofon Royer. Mikrofon SM57 wyleciał, bo nic nie wnosił do nagrania. Tutaj Audix I5 i SM57. SM57 jest ciszej, Audix jest głośniej. I tutaj nawiązuję do tego, co mówiłem wcześniej, że SM mi się bardziej podoba niż Audix. Jak widać, tutaj oczywiście życie napisało swój scenariusz, Audix jest głośniej. Panorama skręcona jest w lewą stronę, dzięki temu łatwiej wychwycić wszystkie właśnie niuanse brzmieniowe i przesunięcia fazowe. I teraz posłuchajmy sobie tych źródeł, to jest Royer i Engl. Teraz włączymy sobie wzmacniacz 5150 i posłuchamy w akcji Audix I5. I teraz SM57. Jest on ustawiony centralnie w kopułkę głośnika i jest podłączony do tranzystorowego preampu SSL, jest bardzo jasny. Equalizery są wyłączone, teraz je włączę. Zacznijmy od Royera. Obcięty dół, 135 Hz, potem okolice 300, wywalone takie błoto jakby z gitary. Potem są dwa wąskie filtry i obcięta góra. No i teraz puszczę ten kanał z włączonym equalizerem.
Wywaliłem błoto, wywaliłem jakieś świsty w tym mikrofonie. I kolejne źródło to jest Audix V5. Tak wygląda ekwalizacja. Wywalony dół. Wywalone 300 Hz. Gdzieś tam podbity tam niski środek. Trochę prezencji 4 kilo. No i skasowany z góry. Ostatnie źródło, najjaśniejsze. I znowuż wywalony dół, podcięty pudełkowy środek, wąski filtr i obcięta góra. I teraz wszystkie mikrofony razem z włączonymi equalizerami. Teraz tak, same źródła, jak pewnie zauważyliście, są dość ciemne. Chodzi o to, że na dalszych etapach obróbki tego wszystkiego brzmienie gitary się rozjaśnia. Czy jest to kompresja, czy jest to saturacja, czy nie wiem, podcięcie dołu powodują, że brzmienie staje się jaśniejsze. Tak więc ja staram się nie przesadzać z tą górką przy nagrywaniu, bo potem może się okazać, że tej górki jest za dużo i nie wiadomo za bardzo, co z nią zrobić, bo się wszystko smaży. To, co teraz słyszycie, to są gołe źródła, nie poddane żadnym zabiegom. Potem gitary, gdy będę wysyłał na jakąś wspólną grupę i będę dalej je obrabiał, prawdopodobnie dostaną więcej kompresji, właśnie tej saturacji i pewnie pojawi się też jakiś exciter, który troszkę mi to wszystko rozjaśni i da trochę więcej powietrza w górze. Mam też w zwyczaju zapinać equalizer i w technice mid-side podcinać środek w miejscu, gdzie jest wokal, po to, żeby ten wokal był czytelniejszy troszeczkę. No i w zasadzie tyle. Gitara jest zrobiona i można jechać dalej z miksem. Na sam koniec jeszcze chciałbym zwrócić Waszą uwagę na pewną rzecz. Otóż gdy oglądam różne materiały właśnie w internecie, na YouTubie tam, czy na jakichś forach internetowych, często gdy jakiś jest miks do odsłuchu jakiejś tam gitary, ta gitara jest prezentowana nie dość, że z basem, to jeszcze w stereo, a nierzadko jest tak, że jest nagrane po kilka gitar na stronę i do tego wszystkiego jeszcze zapięty jest jakiś kompresor. Tak więc uczulam, że podczas analizy czegokolwiek z internetu nie wierzcie tak w 100% temu, co słyszycie. I po pierwsze, starajcie się słuchać w jednym głośniku i najlepiej bez gitary basowej. Dzięki za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ten materiał komuś będzie pomocny, że zainspiruje Was do własnych poszukiwań. A młodzi adepci muzyki, decydując się na nagranie, wchodząc do studia, będą lepiej przygotowani do nagrań. Kończąc, chciałbym zaznaczyć, że to, co ja tutaj pokazałem, to, co powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna ocena, jak ja coś słyszę i jak lubię czegoś słuchać. I na pewno może się zdarzyć, że ktoś powie, że pewne rzeczy kompletnie inaczej słyszy, widzi i lubi, więc mówię, tutaj to jest subiektywna ocena, o gustach się nie dyskutuje i jakby tą sprawę zostawiam już do Waszej oceny. Kawałek piosenki, która została wykorzystana w tym materiale, pochodzi z debiutanckiego albumu zespołu Impervious, który mam nadzieję wyjdzie w tym roku. Wszystkich zapraszam do zapoznania się z albumem. Myślę, że będzie to kawał dobrej muzyki. Dzięki, cześć.